Jedną z okazji do robienia fajnych projektów analitycznych są duże imprezy sportowe. Na przykład w trakcie, kiedy nagrywam ten filmik, trwa Euro i jesteśmy tuż przed ćwierćfinałami. Ale może kiedy Ty oglądasz ten filmik, zbliżają się, nie wiem, Mistrzostwa Świata w jakiejś dyscyplinie, a może jesteśmy w trakcie Olimpiady. Pokażę Ci dzisiaj, jak przygotować sobie dane, które trzeba pozbierać, żeby móc je później zwizualizować i wrzucić na Tableau Public i też zrobić to w odpowiednim momencie, żeby pokazać się z naszym projektem potencjalnym rekruterom bądź też firmom. Ok, wchodzimy do kompa. Zacznę od tego, że pokażę Ci produkt końcowy. Jak widzisz, jestem na Tableau Public, gdzie mam swoją wizualizację, oczywiście podpiętą pod KioData, w której pokazuję, jak wyglądają, jak kształtują nam się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czyli Euro 2020 z powodu COVID-u rozgrywane w 2021 roku. Mamy tutaj dwie tabki. Jedna przedstawia nam mapę goli i porównanie wygranych do przegranych i różne statystyki z tym związane, a druga pokazuje nam team overview, czyli przegląd drużyn w takim porównaniu efektywność kontra agresja. I teraz, co my tu mamy? Na początku bardzo mi się wydawało ciekawym, żeby wykorzystać ten element, że euro obecnie tończy się w wielu różnych państwach i w wielu różnych miastach, więc zdecydowałem się na taką wizualizację, która pokazuje, ile bramek mieli okazję oglądać widzowie w różnych trybunach. No i widać jasno tutaj, że ci ludzie, którzy kupili sobie 4 mecze w Parken Arena i zdecydowali się być w Danii, no mieli prawdopodobnie najlepszą ucztę futbolową, bo mieli aż 17 bramek. Poniżej mamy wizualizację, która pokazuje proporcje bramek strzelonych przez tych, którzy wygrali mecze, do tych, którzy je przegrali. W tym momencie wykluczam te spotkania, w których padł remis. Co jest interesujące? Myślę, że interesujące jest to, że jeżeli chodzi o strzały na bramkę na przykład, to ta różnica nie jest tak duża. To samo jeżeli dotyczy średnie posiadanie piłki czy ilość wykonanych podań. To, co jest znaczące, to po prostu ilość bramek. Innymi słowy, to, czy dominujemy w danym spotkaniu, to nie zawsze oznacza wygraną. Teraz jak przejdziemy sobie do drugiej zakładki, to tutaj zobaczycie effectiveness versus aggression, czyli właśnie takie porównanie, czy ilość strzelonych bramek to zawsze jest jakaś taka wysoka skuteczność i jak to wygląda. I na przykład mamy tutaj dwie główne drużyny, czyli mamy Hiszpanię i mamy Włochy, które strzeliły najwięcej bramek, też Dania w tym momencie ma strzelonych bramek 9. No i widzicie, że ta skuteczność, jeśli chodzi o procenty strzały kontra bramki, no to jest 10, 12, 15%, więc ktoś mógłby powiedzieć, że nie jest tak dużo. Na przykład Belgowie, którzy strzelali zaledwie 38 razy, strzelili 8 bramek, mają 21% skuteczności. Jak sobie spojrzymy na Polskę, to moglibyśmy powiedzieć, no halo, strzeliliśmy 4 bramki, oddaliśmy 40 strzałów. Nasza skuteczność jest taka sama, jak skuteczność Włoch niemalże, którzy mają 10%. A jednak myślę, że zgodzimy się, że występ Polski i występ Włoch w Euro to są jednak trochę dwie inne drużyny. Możemy oczywiście też porównać, jak wyglądają żółte kartki. No dobrze, ale skąd ja to wziąłem? Jak ja się do tego przygotowałem? Jeżeli chodzi o dane, to zazwyczaj można pójść sobie na stronę Kaggle, ale tamte zestawy danych są przygotowane już po jakichś imprezach. Natomiast to, co ja zrobiłem, to po prostu w Google sobie wpisałem Euro Matches. I w wyszukiwarce w Google mamy po prostu wyniki mecz. I dwa razy wszedłem sobie i spisałem sobie wszystkie wyniki. Jak sobie wejdziemy tutaj, to możemy sobie zobaczyć takie statystyki. I ja sobie to po prostu spisałem. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no ale Rudziński, czy Ciebie pogięło produkować dane w ten sposób, a gdzie jest Python? Gdzie jest automatyzacja? Gdzie jest web scraping? No dobrze,
To są fajne rzeczy, ale być może na Twoim poziomie to nie jest coś, co jest osiągalne, a jednak chcesz mieć się czym pochwalić na LinkedInie, mieć się czym pochwalić rekruterom, że nadajesz się do pracy analityka danych. Więc musisz jakoś sam zebrać te dane i chcę Ci pokazać, że zebranie tych danych nie jest jakimś wielkim problemem. Do tego momentu, w którym mówię, czyli do ćwierćfinałów, do fazy przed ćwierćfinałami, jak widzisz, jesteśmy przed nimi, to są 44 mecze. Ja zdecydowałem się zebrać to w taki sposób, że każdy mecz, i tutaj widzisz Excela, w którym to pokazuję, każdy mecz to są dwa rzędy. Dlaczego dwa rzędy? Dlatego, że, zacznijmy od góry, chciałem pokazać drużynę w jednej kolumnie. Co oznacza, że na każdy mecz muszę pokazać, na przykład tutaj mam mecz Turcja-Włochy, tak? Muszę w jednej kolumnie pokazać Turcję i w jednej Włochy. I chodziło mi o to, żeby nie było takiego standardowego rozbicia, jak często spotkacie w analizach sportowych na home team i away team, bo to nie jest idealny sposób, by później na przykład filtrować sobie po drużynach. No bo ja mam teraz jedną kolumnę, po której mogę filtrować, a tak musielibyśmy tworzyć, no jak chcemy to zrobić? Mielibyśmy jedną kolumnę home team, drugą kolumnę na away team, obie drużyny byłyby w obu miejscach. Wydaje mi się to bez sensu. Dlatego po prostu duplikujemy sobie to, wpisujemy sobie match ID, wpisujemy sobie wynik, wpisujemy team ID 1-2-1-2-1-2, tak jak widzicie, no i po prostu przepisuję z Google'a te wszystkie informacje o posiadaniu piłki, o ilości strzałów i tak dalej. To jest zaledwie 88 rzędów w tym momencie, bo header jest tym 89. 89 rzędów. Zajęło mi to łącznie 1,5 godziny, żeby to spisać. No bo wpisujesz tab, wpisujesz tab, wpisujesz tab. Jeżeli masz dwa ekrany, to pójdzie to o wiele szybciej. Do tego dodaję informacje o tym, gdzie jest stadion i to, co chciałem bardzo pokazać na tej wizualizacji, o której wspomniałem wcześniej, czyli gdzie to się odbywa. Dzięki temu mam host city, host country i tutaj biorę sobie VLOOKUP-em skrót ISO. Znalazłem sobie takie dane, które mapują nam kraje do tych dwuliterowych kodów ISO, gdyby tablo miało problem z rozpoznaniem danego kraju. I w ten sposób tworzymy sobie zestaw danych. Mając taki zestaw danych, otwieramy sobie Tableau Public, a jeżeli nie mamy jeszcze Tableau Public, to koniecznie je ściągamy i tworzymy wizualizację. I teraz pokażę Wam, może nie wszystkie, ale najciekawsze zakładki stąd, dlatego odhajduję sobie, jak to się po polsku ładnie mówi, wszystkie zakładki. Mamy tutaj te wizualizacje, które Wam pokazałem wcześniej na Tableau Public, tak? Czyli mamy gole per stadion i mamy team overview. Jeżeli wejdę sobie do data source, do naszego zestawu danych, to tak jak widzicie, jest to po prostu mój Excel, który sobie wrzuciłem tutaj jako tabelkę. I teraz ważna rzecz, która moim zdaniem jest rzadko poruszana w różnego rodzaju takich projektach własnych analitycznych, to, że często się podkreśla, że należy szukać zestawów danych i samemu je czyścić. To prawda, to jest ważna informacja, natomiast fakt, że te dane wyglądają tak, a nie inaczej, to jest rezultat Twoich decyzji. I teraz trenując tego typu umiejętność, czyli jeszcze raz, wchodząc sobie do tego Excela i teraz zastanawiasz się, dobrze, jakie kolumny ja chcę? Jak ja chcę, żeby to wyglądało? Czy ja rzeczywiście chcę, żeby każdy mecz był jedynie jednym rzędem, czy był dwoma rzędami? A mogę zrobić jeszcze inaczej. Mogę zrobić kolumnę tutaj, która będzie mówiła na przykład o tym, jaki parametr mierzymy, czyli czy to są gole, strzały na bramkę i tak dalej. I wtedy mielibyśmy kilka rzędów per jeden mecz. Czyli jakby w jaki sposób konstruujemy dane. To jest bardzo ważne dla analityka danych, żeby umieć sobie przygotować strukturę danych pod późniejszą analizę, bo w momencie, kiedy my dostajemy jakąś strukturę i po prostu musimy ją czyścić, no to trochę gramy z tym, co mamy, tak? Gramy tak, jak nam przeciwnik pozwala. Natomiast jeżeli tworzymy sobie taką strukturę danych, to jesteśmy za nią odpowiedzialni. I to uczy nas podejmowania decyzji, jak chcemy tworzyć nasze zestawy danych, tak żeby one później były łatwe w analizie. Przejdziemy sobie teraz jeszcze raz do tego Tableau. Mamy tutaj nasz data source.
No i tak jak mówiłem, naszym pierwszą wizualizacją, która mnie interesowała, jest ta wizualizacja. Więc wchodzimy sobie tutaj. I co tu jest interesującego? To, co jest interesujące, to przede wszystkim to, że mamy mapę, ale mamy mapę, jak sobie zauważycie tutaj, zduplikowaną, bo mamy longitude i latitude, czyli jakby wskazówki geograficzne, gdzie jakby nasze punkty na mapie leżą. Natomiast latitude mamy zduplikowany, ponieważ jak ja sobie odepnę ten dual axis, to zobaczysz, że tak naprawdę tutaj są dwie mapy. Na jednej mapie pokazują nam się liczby z bramkami, tak? Czyli ile bramek zostało strzelonych w danym miejscu. A na drugiej mapie mamy nazwę tego, jakby w jakim mieście gramy. I teraz rzeczywiście, jeżeli sobie spojrzysz tutaj i spojrzysz sobie na ten latitude, który jest podwojony, to w jednym miejscu mamy na labelu ilość bramek, a w drugim mamy na labelu stadion, a chcemy pokazać to łącznie. I ponieważ kiedy damy dual axis na mapie, mamy taki właśnie interesujący rezultat, gdzie niejako nakładamy na siebie dwie mapy i daje nam to o wiele większą czytelność. I w ten sposób uzyskujemy te właśnie wizualizacje. Poniżej wizualizacja, która nie jest problematyczna, ale tutaj pokażę, że tak naprawdę każdy z tych pasków jest osobnym sheetem. To znaczy, jeżeli sobie na przykład wejdziemy na strzały na bramkę, no to każdy z nich jest po prostu osobnym paskiem, ponieważ mamy de facto per KPI, powiedzmy, mamy jedną kolumnę, więc musieliśmy to zrobić osobno. Ale co jest ciekawe? Ciekawy jest tutaj, tak jak widzicie, ten filtr, który wam mówi actions. O co chodzi? Otóż, jak sobie wrócimy tutaj, to zobaczysz, że może nie będziemy oddalać tego, to zobaczysz, że jak ja najadę na tą wizualizację i sobie ją kliknę, to mam tutaj zaznaczony ten filtr. Innymi słowy, ta wizualizacja jest używana jako filtr do innych wizualizacji na tym dashboardzie. O co chodzi? No, spójrz na liczby bramek, tak? Mamy 86 do 21 zwycięzcy kontra przegrani. Jeżeli ja teraz mam zaznaczony ten filtr, tak jak jest to zrobione, i kliknę sobie na przykład na Baku Stadion w Azerbejdżanie, to zobacz, co się stanie. Widzisz? Ilość bramek spadła do 5-1. Dlatego, że w tym momencie dopasowało się nam to do tego, co zaznaczyliśmy. Teraz ktoś może powiedzieć, ale halo, halo, masz 8 bramek, a tutaj masz 6. Dlaczego? No dlatego, że ewidentnie był w Baku jeden remis. 1-1 i wtedy mamy 6 plus 2, 8 bramek. Tak? Także zachęcam do tego rodzaju wizualizacji, które są troszeczkę bardziej interaktywne. Korzystając z tego filtra czasem, możemy w bardzo fajny sposób sobie pokazywać, jak wyglądają te nasze statystyki i za pomocą animacji też ładnie przesuwać sobie te rzeczy, co oczywiście będzie również działało online, bo jeżeli sobie wejdziemy do naszej wizualizacji na Tableau i na przykład odsuniemy sobie to troszkę i na przykład klikniemy sobie Amsterdam Arena, to jak widzisz, nasze statystyki tutaj się pozmieniały. Na przykład na Amsterdam Arena widać bardzo dużą ilość żółtych kartek drużyn, które przegrały. Wróćmy do Tableau. To była jedna z wizualizacji, a druga z wizualizacji to jest ten Team Overview. I tutaj myślę, że to, co jest interesujące, to jest pokazanie tych procentów. Czyli mamy ilość bramek 11, mamy ilość strzałów 71, no i mamy procent, jaki te bramki stanowią, tak? Teraz jak sobie to ogarnęliśmy? Wejdźmy do wykresu bezpośrednio. Przede wszystkim, co tu robimy? Robimy sobie dwa razy dual axis, no bo jeżeli ja, widzicie, mamy shots, goals, fouls, yellow cards. Jeżeli ja sobie to odepnę i
to nie będzie dual axis, no to de facto robią się z tego nam dwa osobne wykresy, a my to chcemy pokazać na jednym wykresie. Wrócę sobie teraz przez Ctrl-Z. Przy okazji widzicie, jak ładnie wyglądają włączone animacje w Tableau. I co jest teraz ważne? Teraz ważne jest ustawienie labeli. Czyli jak jesteśmy na zakładce All, w tym Marks, to widzimy, że mam tutaj Multiple Fields, bo rzeczywiście mamy różne labele. I teraz jest ważne, żebyśmy sobie ustawili właściwe labele we właściwym miejscu. Czyli tam, gdzie mamy Shots, czyli to mamy strzały, pokazujemy tylko strzały. T71. Tam, gdzie mamy goals, pokazujemy ilość bramek i tutaj sobie zrobiłem taką formułę goals per shots w procentach, która jest prostą formułą. Zobaczycie, po prostu goals, shots podzielone przez siebie i daje nam procent. I to samo jest tu, czyli mamy faule. Tutaj nawet nie pokazywałem, nie przesunąłem bezpośrednio tych fauli na label z tego względu, że po prostu dałem show marks labels. Natomiast już przy żółtych kartkach musieliśmy bezpośrednio wskazać, które to są, ponieważ ten label edytowaliśmy, tak jak tu. Czyli jak mamy labels, no to, że przesunęliśmy te dwie rzeczy obok siebie, to jeszcze nic nie daje. Musieliśmy sobie to pokazać, jak one są pokazane obok siebie, czy tutaj na przykład dodałem ten nawias, który sam z siebie się nie robi. Zauważ, jak niewiele pracy potrzeba, żeby zrobić ładnie wyglądający projekt, który trafia na twoje Tableau Public, a później być może trafia na twojego LinkedIna, tak jak ja wrzuciłem to przed chwilą. Zobaczmy sobie tutaj. Tak, i tutaj możesz zobaczyć mój post, w którym wrzucam sobie to. Wrzuciłem to 41 minut temu i już pierwsze reakcje się sypią. No i cóż, myślę, że to tyle na dzisiaj. Pamiętaj o tym, że czasem nie trzeba zbyt dużo wysiłku, żeby pokazać swój własny projekt. Inną rzeczą, o której chcę, żebyś pamiętał, to, że pobieranie i czyszczenie obcych danych jest równie ważne, jak przygotowywanie własnych struktur danych, bo to też uczy cię, jak tymi danymi zarządzać do późniejszej analizy. No i pamiętaj, żeby się z tymi analizami później w jakiś sposób pokazać, bo inaczej nikt nie wie, że jesteś kandydatem godnym do zatrudnienia na stanowisko analityka danych, albo Tableau Developera, albo kogoś, kto chce pracować dla Business Intelligence. To tyle na dzisiaj. Ja się nazywam Kaja Rudziński, oglądałeś Kaja Data. Dzięki, cześć!